Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Słuchajcie, w, wczoraj pojawił się odcinek, który nagrywałem wczoraj, ale dziś wracamy do naszego świata kariery i po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu witam się z wami w tym odcinku. W sensie wy widzieliście materiały oczywiście cały czas, bo Zapewniłem paczkę filmów, która leciała sobie tutaj i trwała, ale mnie w domu nie było praktycznie miesiąc chyba. E, i, I te wszystkie filmy nagrane były do przodu. E, i, I jakby teraz bardzo chciałbym Wam podziękować przy okazji za to, jak pozytywnie odbieraliście cały czas i odbieracie, mam nadzieję, tę karierę. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. E, śledziłem sobie uważnie to, co się działo na kanale i e, oczywiście było sporo rzeczy, które Wam się nie podobały, jak zwykle przy moich karierach, ja to rozumiem. E, i, I było też dużo, które Wam się podobały. Chcę po prostu podziękować Wam, że jesteście tutaj i że cały czas śledzicie losy tej kariery. Mimo, że mamy kurczę sierpień, mimo, że tych odcinków pojawiło się. No już chyba ponad 300, no nie, w tym roku. To, to, to jest dla mnie piękna sprawa i po prostu doceniam, że jesteście. I bardzo doceniłbym tych, którzy są, a jeszcze nie subskrybują kanału, żebyście zasubskrybowali, ponieważ kurczę. Słuchajcie, no, no, no 9 tysięcy subów troszkę ponad brakuje nam, 9 tysięcy subów troszkę ponad brakuje nam, żebyśmy tutaj e, zrobili 100 koła. Nie ukrywam, że 100 koła na tym kanale to będzie dla mnie bardzo duża rzecz. W sensie. Yy jakby... Ten kanał ma dla mnie duże znaczenie ja go bardzo, bardzo doceniam i, i fajnie by było po prostu mieć za niego przycisk, więc... E, więc jeżeli ktoś z Was chciałby zostawić łapkę... E, jeżeli ktoś z Was chciałby zostawić... Znaczy łapkę też, a jeżeli ktoś z Was chciałby zostawić suba, będę z tego powodu zobowiązany. Słuchajcie, wkraczamy sobie w końcówkę tego sezonu e, i chciałbym tylko zobaczyć Alioskiego, jak on wygląda, ale 34 lata to nas nie interesuje. E, spisałem sobie Wasze komentarze, zobaczyłem sobie końcówkę końcówkę poprzedniego odcinka, po to, żeby sobie przypomnieć ten nasz świat, no bo tak jak mówię, wy macie go za co dzień, ja miałem do czynienia z tym, co się tutaj dzieje miesiąc temu, e, więc e, musiałem sobie to wszystko poprzypominać. Mniej więcej mam rękę na pulsie i świadomość tego, w jakim świecie się znajdujemy, jednak gdybym o czymś nie pamiętał, gdybym, e, nie wiem, dwa odcinki temu powiedział coś, co nie pokryje się z tym, co będzie działo się teraz, wybaczcie mi to, po prostu mogę tego nie pamiętać, ale staram się mniej więcej wiedzieć i być świadomym tego w jakiej sytuacji ten nasz klub się znajduje. Przechodzimy do kolejnego sezonu, przechodzimy do sezonu Premier League, co wiąże się dla mnie z dużą ekscytacją. No i mam nadzieję, że będzie to sezon udany. Udany to dla mnie jest sezon ze spokojnym utrzymaniem, może gdzieś z perspektywą na środek tabeli. My mamy fajny skład, ale niestety musimy być też świadomi tego, że możemy być troszkę rozkupieni. Wydaje mi się, że uczciwym będzie fakt postawienia sobie paru zawodników, którzy są niedoruszenia i tak jak Widziałem w komentarzach, że rzeczywiście środek pola powinien być tym naszym takim żelaznym, żelazną strefą, której nie chcemy sprzedać. Oraz, no chciałbym powiedzieć, że Pankal, ale jeżeli dostaniemy za niego propozycję z klubu top, czyli top six albo z wielkich klubów europejskich, to będzie trzeba niestety naszego wychowanka sprzedać. Zobaczmy sobie, z kim będziemy się tutaj mierzyli. Ja najchętniej zostałbym w Europie, nie będę ukrywał, aczkolwiek tarcze Europy, to nie jest trofeum, a w zasadzie to nie jest um, To nie są, jest rywalizacja W której chciałbym brać udział ze względu na Klasę rywali, e, troszeczkę są oni Za dobrze e, Więc wydaje mi się, że udamy się do Ameryki Południowej Udamy się do Brazylii i tam będziemy Próbowali swoich sił, mam wrażenie, że to jest um, Najbardziej sensowne No chyba, że Ameryka po prostu e, Spotkamy się tam Z Ajaxem, Villarealem, Juventusem Tutaj są bardzo duże marki e, no, pojedziemy do Ameryki Południowej, pojedziemy do Ameryki Południowej i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, e, więc e, słuchajcie, tutaj mamy Internacional, e, Lazio i Real Sociedad, dwa bardzo silne kluby i jeden e, niejakiś mega silny, e, więc e, no, mam nadzieję, że nie będzie źle, oczywiście przechodzimy sobie przez te par, parę pierwszych dni, e, żeby, żeby nam się tutaj wszystko, wiecie, unormowało, ustatkowało, no i potem będziemy rozpoczynali biznes, będziemy myśleli o transferach, sprzedażach, zakupach, ale też musimy oczywiście sprawdzić to, Czego zarząd od nas oczekuje? E, no bo to jest oczywiście bardzo istotne. E, zatem zobaczmy co się tutaj dzieje. Sukces międzynarodowy jeszcze nie istnieje. Sukces krajowy to środek tabeli oraz FA Cup 1/8, e, finanse. W ciągu trzech sezonów zwiększ wartość klubu o 75% poprzez sprzedaż zawodników i zdobywanie nagród w turniejach. To jest do zrobienia. E, ekspozycja marki, e, no jakieś tam spotkania, ale no to to nie mamy wpływu na to za bardzo. Za to e, mamy rzeczywiście prowadzić ekspansję na Amerykę Południową, nie tylko ten turniej jest elementem budowania naszej marki em, na no w, w, na, w Ameryce Południowej, ale także mamy sprowadzić zawodników z tego rejonu, co nie ukrywam, troszeczkę mi się nie podoba, patrząc na to, jakie mam cele transferowe, więc tu będziemy musieli się zastanowić. Mamy oczywiście tutaj pomyśleć o juniorach i co my tutaj mamy jeszcze? No nie, to to, to jest podsumowanie tych celów, więc jest to, jest to jak najbardziej do zrobienia. Zobaczmy sobie szkółkę. Tutaj mamy jedynie tego naszego zawodnika z Oldham, który jest. ma jakiś plan? Tak, ma plan fałszywego skrzydłowego ale przyznam szczerze, no nie widzę w nim potencjału, zatem ja po prostu przeniosę go do drużyny seniorskiej tylko i wyłącznie po to, żeby się chłopaka pozbyć zatem weźmy go sobie tutaj i to będzie też dobry moment, żeby parę innych decyzji podjąć to był ten pan, więc tak on idzie na listę transferową, nie chcemy go wypożyczać ani nic z nim robić no i teraz słuchajcie, patrzymy sobie na to jak ta nasza drużyna wygląda bo to jest bardzo ważne podsumowanie Sprawa numer jeden to zakup bramkarza. Bauman w tym sezonie skończy karierę, ale nie uważam, że to jest golkiper, którego chcemy mieć tutaj jako podstawowego bramkarza na pełen etat. Możemy mieć dwóch golkiperów, on może dostawać swoje szanse. Nie lubię tego robić, ale możemy tak zrobić. Przepraszam. Jednakowoż nie widzę możliwości, żeby to był nasz numer jeden. Nie ma opcji, po prostu. Patrzymy na to, co dzieje się dalej. No, oczywiście jest Dąbrowski, który jest rezerwowym, jest Baker, który jest rezerwowym. Dalej. Lewa obrona to Doing. Lewa obrona to także Frankowski, który ogólnie jest takim naszym jokerem może zabezpieczać parę pozycji. Uważam, że to jest fajny zestaw. Jednak wielu z Was w komentarzach sugerowało, że jeśli chodzi o wahadła, tu powinniśmy zastosować duże zmiany. Nie wiem, czemu u niektórych zrodziła się taka myśl, że Doing jest zawodnikiem. E, starym, to jest 24-latek. Słuchajcie, on tutaj ma naprawdę duże rezerwy jeszcze, choć nie wykluczam, że możliwe, że spróbujemy ściągnąć tutaj kogoś innego. Jeżeli tak się wydarzy, to wtedy Frankowski będzie ofiarą tego transferu. E, dalej, jeśli chodzi o środek obrony, e, na końcu odcinka poprzedniego powiedziałem, że nie uważam, <laughs> przepraszam, że powinniśmy robić jakieś wzmocnienia w defensywie e, i to podtrzymuję. Uważam, że środek obrony mamy naprawdę mocny. I nie, nie sądzę, że powinniśmy robić tutaj jakiejś zmiany, szczególnie, że mamy zawodników całkiem wszechstronnych. I, no i nie uważam, że powinniśmy, że, że powinniśmy tutaj kogoś kupować. Może kogoś powinniśmy sprzedać? Na pewno nie kupować. To, co jednak istotne, patrzę sobie na tych naszych piłkarzy, patrzę na strukturę zarobków. I zaraz będziemy robili podwyżki. Tutaj będzie naprawdę trzeba rzucić groszem. Eee, jeśli chodzi o prawego wahadłowego, tutaj wiele, wiele uwag mieliście co do Ebosele No i powiem szczerze: no, ja czuję ogromny sentyment do tego zawodnika. Jednak wydaje mi się, że powinniśmy kupić kogoś, kto będzie dla niego bardzo, bardzo, bardzo dużą konkurencją. I ja mam jeden problem. E, pomysł na transfer. O czym porozmawiamy sobie za chwilę. Zresztą e, wam ten pomysł się podobał, bo widziałem, że w komentarzach e, uważaliście go za spoko. Jeśli chodzi o zawodników niedoruszenia. O których rozmawialiśmy, to uważam, że taką łatkę powinniśmy dać naszym środkowym pomocnikom. Zarówno Charlie Patino, jak i Beatstrap oraz Scott to powinni być zawodnicy, których zabezpieczymy sobie na wysokich pensjach. Damy klauzulę odstępnego, i tylko w przypadku wypełnienia klauzuli odstępnego ci zawodnicy będą mogli odejść. Innego wypadku nie widzę. E, widziałem e, komentarz, który powiedział, że powinniśmy pozbyć się Mortona. I patrząc na ten środek pomocy, wydaje mi się, że rzeczywiście Morton jest piłkarzem, który e, powinien odejść. Tylko i wyłącznie po to, żebyśmy ściągnęli tutaj może kogoś troszkę lepszego. No i przede wszystkim mamy tu m.in. pan Kala, który. Eee, wolałbym, żeby dostawał troszkę więcej czasu teraz na boisku, eee, i mam nadzieję, że z bratem w tym sezonie będzie w stanie coś podziałać. Mamy tutaj Johnstona, który odchodzi, on się nam nie przyda w tym sezonie eee, i, i nie widzę sensu, żeby on z nami zostawał. Eee, jest oczywiście Andreas, eee, on zostaje w drużynie. Eee, jest Taylor, który jest na liście transferowej. Richardson, Pankal, Jones. Eee, no i mamy tutaj jeszcze tego zawodnika, który jest na liście transferowej. No dobrze, tak więc słuchajcie, <laughs> skoro jesteśmy tutaj, no to czas rozpocząć e, nowy rozdział e, Oldhamowy jeśli chodzi o Ligę angielską, to jest rozdział e, nie tylko jakby sportowy, ale to jest rozdział finansowy awans do Premier League dla wszystkich tych zawodników wiązać się musi z gigantycznymi podwyżkami. E, mówimy tutaj o dwukrotności bądź trzykrotności wzrostu zarobków. Oczywiście ja nie mam zamiaru tutaj e, w tym momencie, wiecie, e, rzucać pieniędzy bez sensu w stylu e, dawnego PSG czy czegoś takiego, ale musimy im dać więcej pieniędzy, bo grają kurczę w Premier League. E, zatem e, Doink jeszcze nie dostanie tej podwyżki Frankowskiej, bo muszę sam dojść do porozumienia ze sobą. Nie, nie mam co dochodzić do porozumienia ze sobą. Jest jedyne mądre rozwiązanie sytuacji to odejście Frankowskiego. To był fajny sezon w jego wykonaniu, to było fajne wzmocnienie, ale tu musimy zrobić po prostu. E, musimy zrobić ten krok naprzód. E, no i uważam, że podstawą zarobków e, powinno być 70 tysięcy funtów e, naszego składu podstawowego. I, I tak będziemy do tego podchodzili, więc tutaj naprawdę... Bardzo duże, e, bardzo duże będą e, premie, bo jakby tutaj idziemy w sam highs, e, jakby sama podstawa bez bonusu. E, zobaczymy, 3 lata, 70 tysięcy, super. E, zlecamy kolejne przedłużenie, e, 70 tysięcy, chciałbym, żebyś ty zarabiał. Zobaczymy, czy się na to zgodzi. E, no nie, na to ja się nie zgadzam, bo to jest klauzula, która moim zdaniem jest troszeczkę za niska, szczególnie, że mówimy tutaj o 28-letnim Angliku. To będzie kluczowy piłkarz. Ryan jej ma być kapitanem tej drużyny e, i on chce być kluczowym zawodnikiem. Chciałbym przedłużyć umowę jeszcze o dwa lata. Chcę, żebyś ty był zawodnikiem, który zostanie tutaj. Możliwe, że do końca swojej kariery ty masz być takim liderem tej drużyny e, bez klauzuli odstępnego. Ja jej sobie tutaj nie życzę e, i nie podoba mi się cała ta struktura e, zaproponowana przez jego agenta. Schodzimy sobie tutaj, słuchajcie, z tych wszystkich bonusów. One mnie nie interesują. E, ja chcę ci zaproponować, po prostu, e, 7 dyszek płaskie. I on się na to zgadza, więc mamy kolejnego zawodnika e, podpisanego. Młody Parker, tutaj tak samo zlecamy przedłużenie. E, zaczynamy od 7 dyszek, zobaczymy, czy chłop sobie coś będzie chciał jeszcze urwać. Nie. E, przedłużamy kontrakt o rok, ale on pewnie miał kontrakt długi, tak jest, więc tu nie ma problemu. E, podwyżkę dostaje także helik. Uważam, że to jest zawodnik wartościowy, żeby z nami został. E, no chyba, że decydujemy się z helika pozbyć. Być e, jako jednego z tych piłkarzy, i zostanie tutaj Bateman, e, i zostanie tutaj e, Fagan Walcott, ale szczerze powiedziawszy, e, Uważam, że trochę doświadczenia nam by się przydało, więc uważam, że młody powinien y, dostać przedłużenie, żeby miał lepszy kontrakt. On dostaje wynagrodzenie brak klauzuli odstępnego, ale on znów idzie na wypożyczenie. Y, uważam, że to jest dobra decyzja, że powinniśmy się z nim rozstać na jakiś czas. Fagan Wolkot, to jest piłkarz, który nie wiem, co z nim zrobić. To jest mój taki największy kurczę znak zapytania, ale wydaje mi się, że przez to, że jest to zawodnik, nie wszechstronny, to powinniśmy się go pozbyć. Któro ty jesteś nożny? Eee, statystyki prawo. Gdybyś ty był lewo nożny, to byś z nami został. Hmm, to jest bardzo ciężka decyzja. Ale słuchajcie, no nie mieliśmy go w zeszłym sezonie, i tak nie pamiętam, żebyśmy z tego powodu cierpieli. Eee, na grę trójką zostaje nam raz, dwa, trzy, czterech obrońców. No nie, to jednego musimy sobie zostawić. Ale uważam, że tych dwóch panów możemy się pozbyć i w to miejsce kupić kogoś, e, znaczy tego na wypożyczenie, a tu kupiłbym lewonożnego środkowego obrońca. Bo ten fagan walkout, kurczę, no nie widzę tutaj, nie widzę tutaj za bardzo e, przestrzeni dla niego. Więc, żeby dać sobie troszkę świeżej krwi, to jest zawodnik, którego e, zdecydujemy się e, pożegnać. e dostaje i przedłużenie kontraktu, i ile lepsze pieniądze e, Jest już zadowolony z tej umowy Mamy Bytstrapa, e, no i tutaj oczywiście Także chciałbym zlecić przedłużenie, ale uważam Że strap e, to jest akurat zawodnik Który może zarabiać odrobinę więcej e, I zgadzamy się na takie warunki Kontraktu, który obowiązywać będzie jeszcze przez 3 lata, Charlie Patino, tutaj oczywiście Także zlecamy przedłużenie, chciałbym żeby on Zarabiał tyle co strap e, No i tu jedyną rzecz zrobimy, a mianowicie Chciałbym przenegocjować tę klauzulę odstępnego e, Jeżeli on jej chce, ja to Rozumiem, ale ona nie może wynosić 90 milionów, e, na to się nie zgadzam e, kluczowy piłkarz, tak dowiaduje się o swojej roli, były piłkarz Arsenalu, przedłużeniu 2 lata, czyli maksymalna długość kontraktu, no tylko ja chciałbym, żeby to był kontrakt na 100 milionów, a oni się na to nie zgodzą, bo to nie jest tam w procentach dobrze, nie? Tak jest e, no to... Yy... No to zrobimy tą klauzulę. Zrobimy tą klauzulę. Może być. Nie zgadzam się na te bonusy, e, bo to wszystko pójdzie do kieszeni agenta. A ja z agentami mam zasadę, że zbytnio nie rozmawiam. Jeżeli zawodnik będzie chciał się nie, z nim podzielić, niech się dzieli. Mnie to nie interesuje. 85 tysięcy flat fee to jest naprawdę piękny pieniądz e, dla tego zawodnika. E, mamy Mortona, e, który uważam, że powinien odejść. E, i, I to nie jest Taki poziom, jakiego byśmy oczekiwali. Doyle natomiast zostaje. E, tutaj proponujemy 70 tysięcy e, i on się zgadza. Przedłużenia kontraktu nie było, ale to jest kontrakt trwający jeszcze sporo. E, no i kolejny zawodnik to. To jedna z naszych największych gwiazd, Alex Scott, z którym oczywiście porozmawiać musimy także na temat e, klauzuli odstępnego, niestety. Zatem, tak, chciałbym przedłużyć sobie umowę jeszcze o dwa lata. On się na to zgadza, więc jest chęć naprawdę związania się z nami na długo i zapomniałem dać klauzuli odstępnego. Nieważne, ważne jest to, że on dostaje 90 tysięcy podstawy e, wynagrodzenia, i to wszystko sprawia, że jest naprawdę zadowolonym człowiekiem. Wraca do nas młody pan Karl, z którym zlecamy przedłużenie. Brak klauzuli. Pauzuli odstępnego, dwuletni kontrakt, łącznie na 3 lata. Spoko. Barlow nas nie interesuje, Johnston nas nie interesuje, tu nas nie interesujesz, e, ty nas na razie nie interesujesz. E, Andreas, e, no tutaj 70, ty jesteś na razie naszym rezerwowym kolego. Rotacyjny brak przedłużenia super, to jest bardzo dobry kontrakt. E, Richardson dostaje tutaj także przedłużenie. Zobaczymy, na jakie warunki się zgodzi. 70 tysięcy, kluczowe, 2 lata super. E, no i oczywiście Pankal. To musimy z nim porozmawiać, ale nie możemy. Hehe, he. i to jest problem. Bo on zarabia teraz 25 tysięcy, no co jest żałosne. E, mamy tu naszego rezerwowego napastnika. Tu staramy się jak najbardziej zmniejszyć wynagrodzenie, mimo że to jest podwyżka, oczywiście, to, żeby ono nie było e, gigantyczne. I tutaj się z tym panem żegnamy. E, dobra, patrzymy sobie jeszcze tylko na, na to, czy wszyscy są zadowoleni z tych nowych umów. E, no i wydaje się, że tak, no bo czerwone kropeczki są tylko przy zawodnikach, którzy będą raczej Chodzili, ale z Tobą stop. Z Tobą też przedłużamy, no bo przecież Ty zostajesz z nami jeszcze e, na. Ty z nami zostajesz przecież jeszcze na ten, na rezerwie, więc e, sporadyczny super. Tak, akceptujemy, tylko chciałbym, żebyś Ty z nami został. Dwa lata przedłużenia, on będzie chciał bez, czyli na rok się przedłużymy. Nie, 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 ty masz z nami zostać stary. Tutaj nie ma opcji, żebyśmy się ciebie pozbywali. E, brak klauzuli odstępnego, e, super, akceptujemy to super i, 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 i tyle. E, więc tu pieniądze zainwestowane. E, jeżeli chodzi o bakera, to tutaj zlecamy przedłużenie. Chociaż ono mogło być zlecone. Dobra, patrzymy, czy wszyscy są zadowoleni. Frankowski jest niezadowolony, ale on odejdzie. Ehm, idziemy dalej, idziemy dalej. Niezadowolony jest Fagan Wolcott, ale on ma odejść. Ehm, no i wydaje się, że wszyscy ci, którzy mają przedłużone kontrakty są zadowoleni. Ehm, no bo trafili na pieniądze premier ligowe, nie? I to jest naprawdę ehm, fajna sprawa. Nawet Pankal jest jeszcze zadowolony. To jest mega ciekawe, no bo on jest teraz na śmiesznych pieniądzach. Ehm, no ale nie mam zamiaru, wiecie, mu wmawiać, żeby nie był zadowolony. Parwin opuścił klub. Spoko patrzymy jeszcze na to, bo tu był zawodnik bez klubu. No i zawodnikiem bez klubu jest Walter Benitez, piłkarz, którego nie brałem pod uwagę jako bramkarza. Ale może to nie jest głupia opcja, żeby się zastanowić nad nim, ponieważ jest to piłkarz z Ameryki Południowej, więc to jest warte zastanowienia za się. Aczkolwiek, powiem szczerze, myśląc o Ameryce Południowej i myśląc o golkiperze, Emiliano Martinez jawi się jako bardzo ciekawa opcja. To nie jest piłkarz, którego ja do końca bym chciał, e, bo ja jako zawodników, których chciałbym, e, między słupkami wypisałem sobie paru innych piłkarzy. E, zresztą możemy ich teraz sprawdzić. E, Między innymi jest to Etienne Green, 25 lat i to jest naprawdę kawał piłkarza. Eee, nie tylko dlatego, że ma 1,92 m. Kolejną opcją, bardzo doświadczoną, ale wydaje się być naprawdę ciekawą, byłby Wojciech Szczęsny, bo tutaj cały czas overallowo bylibyśmy wysoko. Eee, więc ja go sobie tu zostawię. Nie mówię, że go weźmiemy, ale go sobie zostawimy. Eee, no i taką opcją, która mnie najbardziej interesowała, eee, no to jest ten pan. By. A z. On to jest ten zawodnik irlandzki, goalkeeper Aston Villa, i, i to był Golkiper, który mnie interesuje. Tylko będzie to problem. Będzie to problem, jak to wszystko pomieścić. Tak samo problemem jest to, że zawodnikiem, który mnie bardzo by interesował na lewą stronę i jakby do, do wzbogacenia tej drużyny całkowicie jest Aaron Hickey. Tylko że Aaron Hickey nie jest piłkarzem z Ameryki Południowej. Jakby, no bo Szkocja tam nie leży i to jest duży problem. To jest duży problem, bo ja naprawdę liczyłem na to, że yy... kurczę, no to jest głupie wymaganie strasznie. Znaczy ja spróbuję kogoś ściągnąć, ale będziemy musieli to zrobić mądrze. I zobaczcie, my w ogóle w tych kręgach kulturowych yy, się nie obracaliśmy, w ogóle nie myśleliśmy o zawodnikach z Ameryki Południowej, no nie? Yy, I będzie się trzeba zastanowić naprawdę dobrze i mądrze. Nad tym, kogo moglibyśmy e, tam sprowadzić. Cieszę się, że zostałem wystawiony na sprzedaż. Mówi nam Fagan Walkot. Fajnie, zobaczcie. Wszyscy, których się pozbywamy, e, są. Są zadowoleni z tego powodu, nie? To jest miłe, to jest miłe, to jest fajne, że wszyscy, którzy, e, który chcemy się pozbyć e, są naprawdę zadowoleni. Widzimy, że budżet transferowy, e, który mieliśmy tam zapisany e, w zarządzie to jest, e, e, zobaczcie, to było 65 milionów, e, a teraz to jest tak naprawdę połowa mniej. E, ale oczywiście mega dużo poszło na pensję. Tylko trzeba tym piłkarzom zapłacić. Słuchajcie, oni zrobili taki sukces, że nie danie im pieniędzy, to no to byłaby skrajna głupota. E, dlatego bardzo się cieszę, że e, na to się zdecydowałem. Tymczasem gramy sobie teraz z... Lacio. Eee, I to jest spotkanie, przed którym ja chcę zobaczyć, cieszę się oczywiście widok dziczka tutaj. Ja chcę zobaczyć, czy jest tutaj ktoś, kogo chcielibyśmy pozyskać do siebie, ale raczej nie. nikt sobie tutaj uzupełni nam automatycznie komputer eee, przed tym spotkaniem. Fajnie, Pankal strzela i licz strzela. No ale ja w głowie szukam zawodników z Ameryki Południowej, jakich chciałbym sprowadzić, i powiem szczerze. Niewielu tego typu piłkarzy widzę, na których mam naprawdę dużo ochotę, nie? żeby żeby ich ściągnąć. Mam ofertę wypożyczenia naszego środkowego obrońcy do Crystal Palace. Eee, możemy zlecić to wypożyczenie na rok bez opcji wykupu, bo to jest cały czas piłkarz młody, którego mamy eee, w planach, ale nie chcemy się go po prostu. Eee, Pozbywać I, i jakby on ma odejść, bo u nas nie zagra tyle, ile byśmy chcieli, ale e, absolutnie nie wchodzi w grę jakieś dłuższe e, na dłuższą metę pozbycie się go. I powiem szczerze, na razie e, te mecze przedsezonowe to nie jest coś, co nas strasznie interesuje. To nie są spotkania, w których. Wow, tego się nie spodziewałem. To nie są spotkania, e, do których przykładamy jakąś wielką wagę. Zaraz tylko dokonam jednej zmiany, e, bo chciałbym, żeby ona tutaj była. A mianowicie, Skoda zejdzie sobie pięterko niżej. Ja wiem, że on ma tam minus 2, ale to wszystko jest zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby sobie tutaj wstawić pankala, bo ja nie wiem, czy on grywa, czy nie grywa. Ważne, żeby tutaj był w tym składzie. I tyle. E, więc co? Mijają sobie pierwsze dni okna transferowego. Ja jestem ciekawy, czy może Internacional e, jest zespołem, który ma nam do zaoferowania kogoś ciekawego. E, dogadane mamy wypożyczenie z The Crystal Palace, więc tutaj szybko. Poszło, a Doyle dostaje propozycję z Wolverhampton i to jest propozycja z jednej strony ciekawa, z drugiej strony nieciekawa. Eee, ja chciałbym, żeby tu pieniądze były wyższe i jeżeli będą wyższe, to wtedy ją rozważymy. Bo w głowie pojawia mi się dwóch zawodników z Ameryki Południowej, których chciałbym u nas zobaczyć. Tylko pytanie, jak wyglądają ich perpetie teraz. Eee, jeden z nich to paketa. Mm. To jest zawodnik na pewno ciekawy 28-letni e, Brazylijczyk, ale to są pieniądze naprawdę gigantyczne i przerastające nasze możliwości obecnie finansowe. E, drugi zawodnik to. E, e, to Bruno. On jest Bruno, nie? Mam nadzieję, że tak. Byry... O. G. Jest. Bruno Guimaraesz. Myślałem, że go nie znajdziemy. I on także gra w Villarreal, tak? Yy, przepraszam, bo Paketa też grał w yy, Zaraz zobaczymy. Dodamy go do listy. Yy, Paketa te, yy, -y. też gra w Villarreal? Nie, on gra w Walencji, okej. Okay. Yy, no są to piłkarze super, nie? To, to, to są wzmocnienia, które byłyby świetne. Tylko czy my. <ścoughs> No właśnie, no zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak będzie z tym doilem yy, i wtedy będziemy starali się to ewentualnie łatać. Na razie patrzymy na Propozycję zabić strapa z Napoli, e, ją po prostu odrzucamy. To jest po prostu od, odrzucenie i tyle. Mnie, mnie te, to odejście nie interesuje w tym momencie. E, tymczasem gramy z Internacjonalem. E, szybka symulacja tego spotkania. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało. Wygrywamy 1 do 0. To mnie bardzo cieszy. Pankal zdobywa gola. Ja muszę zobaczyć, który ten pankal strzela, nie? Bo to jest też ważna informacja dla nas, żebyśmy zobaczyli, który z braci e, jest w tak niesamowitej formie od samego. E, Początku sezonu Oczywiście tej bramek do końca nie będziemy mieli Bo to są mecze przedsezonowe Ale zobaczmy sobie napastnik Pankal przed sezonem władował tak Cztery gole w trzech meczach A drugi Pankal e, Nie, jeszcze nic nie zrobił No ale to pokazuje tylko w jakim gazie jest nasz wychowanek I kurczę. Oby się po niego nie zgłosiły jakieś Reale, Madryty albo coś takiego, bo, bo to będzie naprawdę problem. Okej. Okay. Odrzucamy propozycję odejścia mamy. To jest piłkarz, którego będziemy się chcieli trzymać. To jest tak jak powiedziałem, zawodnik. Który bardzo nas interesuje, żeby został Jakby ja jestem mega zachwycony Tym jak wygląda ten środek pomocy e, I chcę, żeby ten środek pomocy Tak wyglądał już, już Znaczy środek obrony Chciałbym, żeby tak wy wyglądał Walter Benitez podpisany został przez Brighton e, Więc e, Jakby nie wiem Wydawało mi się, że my zleciliśmy Jakby sprawdzenie go, ale no, ale ewidentnie coś, coś nie pykło. E, no dobra, no to czas się zastanowić, słuchajcie, e, nad tymi wzmocnieniami już tak poważnie. Jest oczywiście tutaj Ederson, ale to jest piłkarz, e, na którego szans nie mamy. E, mnie zastanawia natomiast taki piłkarz jak Muso e, i co się z nim dzieje, e, bo to jest zawodnik na pewno ciekawy. My u s. s o, Juan Muso, 32 lata. No nie, tak jak ja mam do wyboru Muso i Martineza, to wybieram Martineza. No i to by sprawiło, że będziemy mieli kurczę znowu starego bramkarza, nie? Eee, 36, tam nie 34, ale uważam, że Martinez dałby radę, nie? Że to, jest, to jest taki bramkarz w Premier League, którego, którego chcesz mieć. Zobaczmy, jaka jest sytuacja Leicester City. Eee, jak oni wyglądają? I czy to byłby zespół, który? Eee, byłby w stanie się. Z którego bylibyśmy w stanie tego zawodnika e, wyciągnąć. Czekajcie, cyk. E, centrala skład. Co? Co ja robię? Widzicie, dawno nie grałem. E, szukaj zawodników: e, Pyk, e, pyk, pyk i Leicester City. E, mamy tutaj lisy. Zobaczmy bramkarzy. No i tu jest e, Daniel Iversen. No i jest Emiliano Martinez. Czyli to jest ich podstawowy bramkarz. E, no co nie uszukujmy, troszeczkę. Uu. To troszeczkę zmienia postać rzeczy. Eee, hmm. Ciekawy był tam ten żomek. Ale kurde, mamy super pomysły transferowe, uważam. I nie chcę ich sobie psuć tymi gościami, wiecie, tak, takimi kupowanymi na siłę z Ameryki Południowej. Więc chciałbym zrobić to troszeczkę inaczej. A mianowicie, chciałbym zobaczyć sobie, może, jakieś brazylijskie talenty. Eee, nie znaczy to, że chcę kupować zawodników bez twarzy. Mówicie doskonale, że nie jestem tego fanem, ale może uda nam się znaleźć kogoś z Brazylii, kto jest jeszcze całkiem młody na możliwości tej kariery i którego warto by było ściągnąć. Kajo Jorge to jest na pewno piłkarz ciekawy. I to jest zawodnik interesujący o tyle, że po sprzedaży Johnstona rodzi nam się miejsce dla zawodnika, który może być albo napastnikiem, albo skrzydłowym. I Kajo George jest tego typu piłkarzem, bo to jest, to jest taki napastnik, ale troszeczkę to nie jest taka dziewiątka, dziewiątka, tylko to jest bardzo dynamiczny zawodnik, prawda? Więc wydaje mi się, że tutaj bez trudu przy jego umiejętnościach technicznych moglibyśmy go przestawiać do boku. Więc to sobie zostawimy. Jako alternatywę i jako wzmocnienie ofensywy, kłoto bym kupił z ogromną przyjemnością, tylko że tego zawodnika mieliśmy już w karierze. Z drugiej jednak strony było to na tyle dawno. Że chętnie bym po niego sięgnął. I takie dwa brazylijskie wzmocnienia nie byłyby, uważam, na siłę i byłyby naprawdę, w moim odczuciu, ciekawym podejściem do tego, co sobie tutaj budujemy. Gabriel wygląda pięknie tutaj, ten w arsenalu, ale, tak jak mówię, ja nie jestem fanem Ridgenów. Ja lubię bazować na zawodnikach prawdziwych, bądź też tych, których stworzymy sobie sami w szkółce, prawda? Sami ich sobie znajdziemy. Więc wydaje się, że te dwa wzmocnienia mogą być naprawdę ciekawe jednak ja chciałbym jeszcze skierować się do jednego kraju e, który bardzo piłkarsko lubię za, e, za waleczność i, i, i no, ta, za takie wiecie podejście do spraw boiskowych e, no i, i tutaj może jakiś ciekawy Urugwajczyk by się znalazł, więc zobaczmy sobie tego pana aczkolwiek to jest taka dziewiątka e, bardziej klasyczna i tego typu zawodnika już posiadamy e, ale możemy zobaczyć sobie tego ziomeczka ale tak naprawdę warto żebyśmy patrzyli tutaj od dołu a nie od nie od góry, chodzi mi o, o pozycję na boisku, oczywiście. No tutaj mamy m.in. prawego obrońcę z Barcelony. Zobaczmy go sobie. Czemu, czemu się nim nie zainteresować? Patrząc na pomocników, nie dostrzegam jeszcze tutaj nikogo ciekawego, chociaż jest tu Fabricio Diaz. Zobaczymy sobie tego pana. Idziemy niżej, idziemy niżej. Czy jest tu ktoś ciekawy? No zobaczmy sobie tego gościa z United. Okej, okay, dobra. Paru zawodników mamy, e, więc liczę na to, że uda nam się znaleźć kogoś e, ciekawego. Oldham kontra Flamengo, czyli tutaj e, znów bój z zespołem brazylijskim. Szybka symulacja. E, mocne eksploatowani są ci, którzy na kadry nie pojechali, ale dajemy radę. Pankal strzelił, oczywiście nasz napastnik Pankal. No, chłop jest nieprawdopodobny. E, prosto z ulic Oldham e, na stadion w Oldham i w piłkarski świat, bo czuję, że niestety tego gościa nie utrzymamy ze sobą i to może być problem. E, Fagan Walcott e, dostaje propozycję z Francji. E, razem mielibyśmy dostać z, za niego bardzo ciekawego zawodnika, jednak ja e, nie chcę tego gościa. Ja chcę naszego piłkarza po prostu sprzedać. Wątpię, żeby odszedł do Francji, ale spróbujemy, zobaczymy. To się mieli i jest propozycja po prostu transferu Taylora do Atalanty Bergamo. Walijczyk dostanie tam piękną lekcję futbolu. Jeżeli się nie odbije od Atalanty, to będzie, myślę, naprawdę miał szansę tam na zbudowanie sobie fantastycznej kariery. Patrzymy na to, co dzieje się dalej. Dostajemy propozycję z Frankfurtu za Mortona. Ja się na to zgadzam, bo powiedzieliśmy mu, że nie zrobimy mu przeszkód, jeśli chodzi o No oh. Jeśli chodzi o jego karierę, więc zgadzamy się po prostu i odchodzi. Gram teraz z Lipskiem w finale przedsezonowych rozgrywek. Taylor dostaje propozycję odejścia, Włosi się o niego biją. Ja się zgadzam na wszystko, bo to jest kolejny zawodnik, którego jesteśmy gotowi puścić bez problemu. A fagan Wolcott odejdzie do Francji, więc sporo odejść, duże czyszczenie klubu no ale na to jakby byliśmy gotowi. To miało się wydarzyć, że tych paru zawodników odejdzie i zanim oni. Nie Dopóki oni nie odejdą, nie będziemy próbowali e, nowych piłkarzy do siebie ściągnąć. Z Lipskiem przegrywamy, ale słuchajcie, w ogóle nie, nie boli ta porażka e, z trzech powodów. Po pierwsze, cała masa naszych, e, cała masa powołanych zawodników. Po drugie, to jest po prostu sezon, e, turniej przedsezonowy. Po trzecie, ja nawet nie wiem kto tam zagrał, bo e, ustawiał to komputer. Po czwarte jeszcze, e, no już naprawdę mocno byliśmy wyczerpani tym turniejem, więc e, nic, tylko E, nic tylko się cieszyć, że, że dotarliśmy do finału. E, Doyle jest dogadany, jeśli chodzi o sprzedaż. Taylor został sprzedany do e, Atalanty, więc wybrał ją nad Bolonie. Więc Toskania w, w wyścigu przegrała. E, my natomiast znamy już Etiena Grina. I możemy zadać sobie pytanie, czy to jest typ zawodnika, którego e, chcemy. Jest tutaj też Markus Taweniere. Ja go sobie e, będę trzymał, bo to może być bardzo wartościowe wzmocnienie e, naszej drużyny, bo to jest wszechstronny piłkarz, którego moglibyśmy nawet jako ósemkę używać. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, że z Bolonii spróbujemy ściągnąć aż dwóch piłkarzy. E, no ale teraz jest kwestia bramki i to jest coś, na czym skupić się trzeba najmocniej, bo to jest nasz transfer e, niesamowicie istotny w tym sezonie. No, i trzeba podjąć tę decyzję. Jest tu Wojciech szczęsny, ale płacenie za niego pieniędzy, moim zdaniem, nie jest zbyt sensowne. Więc tak naprawdę. No, albo możemy iść po raz kolejny w doświadczenia w postaci Castelsa, jakiegoś, jakiegoś o, Onany. No, Onana to jeszcze nie jest doświadczenie, przepraszam. Ale w, w, możemy pójść po Kastelca możemy pójść, nie wiem, po Trapa, po Szczęsnego, e, po Gulaszciego, e, którego można ściągnąć za milion swoją drogą. Albo możemy pójść wreszcie w kogoś, kto, potrwa, kto zagra troszkę dłużej, i tak jest Alfons Areola. Świetnie znający realia francuskiej piłki. Eee, francuskiej też, ale angielskiej piłki. Eee, ale pytanie, kurczę, kupili nam go, więc. Nasz główny cel, właśnie, wypadł. Eee... No i to psuje plany bardzo. To mi psuje plany bardzo. No i pytanie, czy Etienne Green jest piłkarzem, którego byśmy chcieli tutaj z Wolfsburga ściągać? Na pewno fajnie by było, żeby Anglik wrócił do Anglii. Tylko szczerze powiedziawszy, w obliczu tych wszystkich wydarzeń, zastanawiam się, czy nie chcemy znowu na 2-3 lata kupić Martineza. Eee, ja nie mówię tego dlatego, że ja mam do niego sentyment, bo to piłkarz Arsenalu czy coś. Wręcz przeciwnie, po jego odejściu e, sentymentu nie mam, ale ja go cenię, słuchajcie, za to, że to jest kurczę kawał, kurczy byka, nie? Eee, I to jest taki bramkarz, który wydaje mi się, że na tym poziomie, e, czego potrzebujemy teraz. To będzie taki dodatkowy element drużyny, który e, też na boisku, ale przede wszystkim w szatni, będzie takim e, dodatkiem, naprawdę, naprawdę wow. E, no i też nie wiąże się z wielkim wydatkiem finansowym. Jest z Ameryki Południowej. 12 milionów trzeba za niego zapłacić. Zobaczymy, co oni powiedzą, jeżeli chcielibyśmy im dać Baumana. To jest takie dziwne zagranie, ale zobaczymy. E, bramkarze, ja Wam daję Baumana i daję Wam do tego 4 miliony. Co Wy na to? Oni Baumana nie chcą, chcą równo 12. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie coś tu zmienić w Brendana Rodgersa. E, za dyszkę bym go wziął. Oni chcą 11,5. Bo uważam, że na poziomie Premier League to jest bramkarz, który będzie robił gigantyczną różnicę. E, no, uważam, że to jest naprawdę, to jest naprawdę wzmocnienie świetne. E, gdyby był młodszy o 2 lata, to byłby transfer doskonały. E, w innym e, ale uważam, że i tak to jest mega upgrade, no nie? Kluczowy piłkarz, e, co do tego nie mamy wątpliwości. E, dodatkowo chciałbym mu zaproponować trzyletnią umowę. E, wydaje mi się, że dla niego to jest naprawdę duże wyróżnienie, że ktoś chce mu taki kontrakt dać. E, brak klauzuli odstępnego to jasne. E, I powiem szczerze, jeżeli. Za to y, z tego zrezygnujesz To jesteśmy do dogadani Bo ja uważam, że to jest bardzo dobry kontrakt e, I słuchajcie, mamy nowego golkipera e, I to jest naprawdę pan piłkarz między słupkami e, Uważam, że to jest super wzmocnienie e, No i dzięki temu nie musimy się aż tak też ładować W tych wszystkich e, Brazylijczyków, prawda I, I inne narodowości Tam nie można zrobić e, sobie spokojniejsze transfery Więc ja osobiście jestem z tego Mega zadowolony Na samym tylko, okej, okay, Jejs już tutaj ma ma opaskę kapitańską. Super. Uważam, że to jest naprawdę dobry transfer. Uważam, że to jest naprawdę świetny transfer. Dodatkowo powiem szczerze, że jeżeli ktoś chciałby wypożyczyć Baumana, to on może na ostatni swój sezon zostać wypożyczony. Nie mam z tym problemu, żeby ktoś się po niego zgłosił. Zobaczymy, czy ktoś się zgłosi, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale za dziś bardzo Wam dziękuję.